Dzień dobry moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj zrobimy sobie omówienie komiksu z Zedem, Shenem, Jinem, Akali i Kane'em. I generalnie powiem wam szczerze, trochę się bałem, że ten komiks mnie zawiedzie, bo komiks, który był odnośnie Lux i Silasa, bardzo mnie zawiódł pod koniec, natomiast ten jest miodzio. Ogólnie Riot teraz tak fantastyczne rzeczy robi z fabułą, wrzuca te historyjki z Tales of Runeterra, tutaj komiks, tutaj jakieś opowiadanie, tutaj coś tam, nie mam w co rąk włożyć. Chciałbym trochę porobić w końcu publicystyki, chciałbym trochę może jakiś coś pograć, może jakiś challenge zrobić i tak dalej, i tak dalej. Kurde, nie ma kiedy Riot tyle tego wrzuca, kurczę, no. No trudno, no trochę będziecie musieli tej fabuły przecierpieć, chociaż wiem, że niektórzy z was lubią. No ale cóż, przejdźmy do komiksu, jest to oczywiście komiks ze współpracy z Riot Games i Marvelem. Jest to ostatni numer, szósty z sześciu przygód Zeda, między innymi jeszcze do tego Shena, Akali, Jina i tak dalej, i Kane'a. Dobrze, także poprzedni komiks, jakby ktoś nie czytał albo nie oglądał u mnie tego na kanale, kończył się tym, że Akali, to też jest dość taką ciekawą rzeczą, udała się do Piltover za Kadą Jinem, do tego również za nią, znaczy za nim, bardziej za nim również podążyli Zed i Shen. I tutaj Akali w poprzedniej części została złapana, no i tutaj mamy zasadzkę, którą przygotował na nich Jin. Tutaj oczywiście widzimy, że Zed i Shen również nie tylko idą, aby tego Jina złapać, ale również po to, aby tą Akali uratować. I tutaj generalnie dzieje się bardzo ciekawa rzecz, której w grze wydaje mi się nie uświadczymy, a która była jakby, która się uzewnętrznia przy fabule League Legend. W opowiadaniu Łuk i Kunai, gdzie opisywałem wam to opowiadanie, gdzie była pokazana Fey, czyli właśnie ta rywalka, jakby, jak ja to określiłem, Akali wcześniej, tam było powiedziane, że Shen jest w stanie, on tam udał się za jakimś duchem do świata duchowego, żeby z tym duchem zawalczyć. Jak wiemy, Shen ma dwa miecze, taki trochę ala Wiedźmin. Jeden miecz jest na ludzi, drugi miecz jest na duchy. Czyli takie trochę ala, nie wiem, czy to jest nawiązanie do końca, czy nie, co było pierwsze i tak dalej, i tak dalej. Nie wchodźmy w to. W każdym razie na pewno tutaj Shen jeden, znaczy na pewno Shen jest tutaj takim ala Wiedźminem w świecie League of Legends. Co prawda można by też uznać, że jakby to jakby go połączyć z Rengarem, to taki Geralt trochę, co nie? Natomiast tutaj jest taka ciekawa rzecz, że tutaj Shen tak po prostu idzie sobie do świata duchowego i tutaj atakuje Jina. Jednak, co się okazuje, Jin jest tutaj po prostu kukiełką. Przepraszam, i Shen tutaj dał się zbejtować na pułapkę. No i tutaj się to wszystko zawala, wybuchy, most się zawala i tak dalej, i tak dalej. Lecimy dalej. Tutaj oczywiście Jin mówi, że to jest teatr, że on tutaj robi marionetki z jednego i z drugiego. I co jest ciekawe, tutaj pod kątem tych marionetek jest trochę takie zagmatwane, ale o tym być może powiem wam później. No tutaj oczywiście prawdziwy artysta musi wprowadzać innowacje. Tutaj Shen jakby został, no może nie pokonany, ale tak troszeczkę zdezorientowany. No i później atakuje Zed. I co ciekawe, tutaj mamy Zed, nie powiedziałeś Zed, nie powiedziałeś Shenowi, prawda? Zed, miałeś nadzieję, że wielki detektyw się domyśli. I powiem wam szczerze, tutaj Jin nawiązuje do tego, kto go wypuścił z więzienia, bo wcześniej w Tuli bodajże Jin był zamknięty. Natomiast jest to dla mnie niezwykle, niezwykle ciekawe, bo tak się domyślałem. Z poprzedniego komiksu można było wywnioskować, że to Kane właśnie zdradził Zeda ogólnie, że przejął zakon cienia i że to on wypuścił Jina, ale nie. Ale tutaj Riot naprawdę bardzo sprytnie to zrobił i totalny, totalny szacun dla mnie. Ode mnie, przepraszam. Znaczy tutaj dalej mamy tak, że oni tutaj walczą, prawda? Jin mówi, że marionetki tańczcie. No i Zed również zostaje tutaj przez Jina pokonany. Tutaj widzimy, że Shen zostaje przygnieciony przez tej kawałek. Nie wiem w sumie, co to jest za bardzo. W sumie, kurczę, jakaś taka, nie wiem, pułapka może przygotowana przez Jina. Nie wiem, chociaż czy to nie było jego podwyższenie, na którym on stał u góry? Tak, tutaj coś takiego sobie przygotował. Okej, okay, no nie wiem do końca, co to jest. To wygląda w sumie jak kwiatki nawet tego Jina, takie większe, nie? Może on pewnie sobie to przygotował czy coś. Nie wiem, w każdym razie nie wchodźmy to, bo to jest naprawdę bardzo malutki detal. W każdym razie Shen zostaje przygwożdżony oraz Zed obija się tutaj o jakieś drzewo z tego, co widzimy, prawda? Czy jakąś deskę. No nie jest to ważne.
W każdym razie tutaj gdzieś Shuriken Zeta przypadkiem albo... znaczy albo przypadkiem, albo specjalnie uwalnia Akali. No i tutaj oczywiście widzimy, że tylko sztuka przetrwa i Jin zaraz zrobi strzena pięknego, prawda? No i tutaj to jest mega fajne wejście, że Akali, która nie wygląda tak jak normalnie w grze, ponieważ ona, aby nie przykuwać uwagi, to samo zrobili Zed i Shen, gdzie Akali, aby nie przykuwać uwagi, udając się do Piltover, no musiała gdzieś tam jakieś inne ciuchy przybrać, prawda? I ona tego mówi, że zapomniałeś o mnie, prawda? I to tak wchodzi z pancza, kurde, powiem wam, bardzo fajna sprawa, bardzo mi się to podoba, że tak to się potoczyło. Co prawda ciekawe, że trochę mi się to nie podoba, że Jin został powalony takim jednym ciosem. Trochę tak jakby tutaj może nie, że zabrakło pomysłu, tylko chcieli to chyba za szybko trochę zakończyć, ponieważ Jin ogólnie, on to wszystko przewidział. On przewidział, on jakby zrobił trochę z Zeda i Shena marionetki tak, aby oni tutaj za nim dotarli do Piltover, prawda? I trochę mi się nie podoba, jak to zostało zakończone, że on po prostu od jednego puncha Akali zostaje powalony i jest koniec. Akali bierze mu jego broń i tyle. No trochę mi się to nie podoba, ale no okej, tutaj Shen jest uwięziony, tutaj Zed wstaje, powala Akali, dlatego że ona chciała go zabić. I tutaj, co jest dla mnie ciekawe, wiemy jakby z historii Ligi Legend, że to Zed niby był tym złym bohaterem. To jest teraz fajne, że Riot pokazuje, że wszystkie, znaczy, że większość postaci w Lidze Legends jest jakby na zasadzie czerni, to nie jest czerni i biel, tylko to jest szarość, prawda? Tak samo jeszcze wam go nie opisałem, ale niedługo będzie, znaczy omówiłem może w ten sposób bardziej, tego zwiastuna Tales of Runeterra z Dariuszem. I tam też Noxus był wcześniej pokazany jako takie no imperium, które po prostu chce zdobywać jakieś tam nowe włości, nowe ziemie i tak dalej. Tak samo Zed, znaczy i jakby ukazali trochę ten Noxus w innym świetle. Tak samo Zed, który w grze był ukazany jako człowiek, który zabił ojca swojego najlepszego przyjaciela, zdradził swojego najlepszego przyjaciela, tutaj jest pokazany nieco inaczej. Z kolei Akali, która wydaje się być postacią dobrą, jak ja bym ją określił, to jest taka postać chaotyczny, dobry, nie? Mam wrażenie, że tutaj, jeżeli fabuła Ioni i fabuła Akali będzie rozwijana dalej, ona może stać się, jako że ona już jest zabójczynią, ona może właśnie z tej dobrej drogi zejść na tą złą drogę, ale to jest tylko i wyłącznie mój domysł. I teraz tak, tutaj oczywiście Zed mówi o tym, że no obiecałem Shenowi, że pojmiemy cię żywcem, więc honor zabrania mi ciebie zabić. Powiedz, jak uciekłeś z więzienia, no Jin został wypuszczony. Tak jak mówiłem w poprzedniej części chyba komiksu, mówiłem o tym, że być może jest to Kane. No Riot mnie i myślę, że wiele osób tutaj wyprowadził bardzo ładnie w pole, prawda? Przykro mi, Zed, ale obawiam się, że nie powiem. Poza tym dobrze wiesz, kto mnie wypuścił. No właśnie, i tutaj dochodzimy do powoli do największej tajemnicy tego komiksu i to też fajnie zrobili na różnych kadrach. No i tak, Jin zostaje złapany. Zed rzuca Jina pod nogi Shena i Akali, po czym ucieka. I teraz to jest ciekawe, nie wiemy, jak to się dalej potoczyło, ale to jest ciekawe, zobaczcie. Zed mówi, zabierzcie go, to koniec naszej umowy. Z nim już koniec, ale nie z nami, Zed. I teraz to jest ciekawe. Shen mówił wcześniej, że on chce po prostu pozbyć się Zeda. Znaczy Shen, dobrze powiedziałem, Shen mówił wcześniej, że chce pozbyć się Zeda. Ciekawe, czy tutaj Shen mu już wybaczył, czy nie. Bo tutaj z nim już koniec, ale z nami nie. Może prowadzić do dwóch jakby dróg. Albo Shen chciał się pojednać z Zedem, jako ze swoim dawnym przyjacielem, albo chciał zrobić coś innego i chciał z nim stoczyć pojedynek. Niestety tego nie wiemy. To jest taka kwestia, która nam no zostaje nierozwiązana. No trochę to niefajne. Ja bym bardzo chętnie się tego dowiedział. No ale trudno. Dalej mamy. Zed, dokąd idziesz? No i on tutaj udaje się 3 tygodnie później, wraca do Ioni. I co się okazuje? Ojciec Shena, który przez ileś lat w historii Ligi był martwy, bo Zed go zamordował, żyje! To jest po prostu masakra, jak to Riot fajnie wymyślił. I co się stało? Śmierć mistrza była potrzebna do tego, aby Shen przejął pieczę nad zakonem i żeby ten zakon cały czas pielęgnował swoje wartości. Natomiast zakon cieni, a to już z wcześniejszych wersji, z wcześniejszych części komiksu wiemy, że powstał po to, aby zakon Kinko miał z kim rywalizować i żeby również nie zatracił się w swoich ideałach. To jest mega spoko, słuchajcie. Natomiast w międzyczasie ojciec Zeda, ojciec Shena Kusho, nie został zabity, tylko został takim
W sumie z tego nie można do końca wywnioskować, tak mi się wydaje, ale to on był takim prawdziwym mistrzem zakonu cienia, plus do tego był on jeszcze zwierzchnikiem regionu Navori. Czyli tego regionu, jak oglądaliście wcześniejsze materiały, wiecie, że ten region Navori, on tak bardzo chciał walczyć z Noxusem, prawda? Kusho, który we wszystkich wcześniej komiksach, jakby w historii League Legend, był przedstawiany jako taką osobę, to był ideał, jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy, które wyznaje zakon Kinko, albo Kinku, tak jak to się mówi po angielsku, ale nieważne, ja mówię Kinko, niech tak zostanie. Natomiast tutaj jest pokazany jako ziomek, który przez ileś tam lat pielęgnował swoje, pielęgnował sztukę walki cieniem. Masakra. Masakra Riot Games to zrobił. Naprawdę taki zrobili twist i taki, tak poplątali tą fabułę, że jest to świetne. I również, zobaczcie, Kusho olał swojego ojca. Swojego syna. No masakrę po prostu. Tutaj mówi, byłeś dla mnie lepszym synem niż Shen. Lata temu przekonałeś mnie, bym upozorował swoją śmierć. Dzięki temu zakon Kinko mógł pozostać w swojej postaci, nieskalany w swojej magii utrzymania, w swojej misji utrzymania równowagi, jednocześnie umożliwiając nam korzystanie z zakazanej magii, a mi przejęcie kontroli nad bractwem Navori. Czyli mamy potwierdzenie tego, co powiedziałem. Jest to masakra. No nie spodziewałem się tego, słuchajcie. To, co robi Riot aktualnie z fabułą, zasługuje na 6 z plusem. Naprawdę. Naprawdę jest to świetne. Natomiast mistrz Kusho, co on tutaj chce zrobić? No, generalnie lud Ionii trochę zapomniał o tym, jak wygląda wojna. No bo już jest po tej wojnie Noxusu z Ionią i no troszeczkę no jakby lud taki poczuł taką, no może nie sielankę, ale zapomniał o tych okropieństwach wojny i tak dalej, i tak dalej. I Kusho chce zrobić wojnę domową. No na co oczywiście Zed się nie zgadza. I co jest mega ważne, we wcześniejszej części komiksu tutaj cały czas mamy tego Kaina, który, zobaczcie, on tu stoi sobie przy tym mistrzu Kusho i co jest ważne, mistrz Kusho, to właśnie on wypuścił Jina, co nie? No, w każdym razie, co jest mega, mega ciekawe, to jest najciekawsza rzecz moim zdaniem, dlatego że ja bardzo lubię Kaina, bardzo lubię jego historię. Kane wydaje się tutaj cały czas, wcześniej tam pokazywał, że on by chciał tego Zeda zdradzić. Tutaj pokazuje, że no siedzi przy tym Kusho jako taki jakby uczeń, nie? To mi się tak kojarzy trochę, może nie, że siedzi, ale tak mi się trochę kojarzy Imperator z Vaderem, tak troszeczkę. Natomiast, co się okazuje? Zobaczcie. Mówi Kusho do Kaina: Kane, zabij Zeda i zostań władcą cieni. Że na zewnątrz czeka wiele sług, gotowych służyć mnie i Lordowi Kusho i gotowi zabić są Zeda. Nie byli ci wierni, mistrzu Zedzie, nie mają honoru, ale ja wiem, kto jest moim mistrzem, ten ktoś nauczył mnie, czym jest honor. I okazało się, że Kane jest lojalny Zedowi. No kurde, ja myślałem, że Kane pójdzie w tą stronę takiego, no taką złą stronę, a tu się okazuje, że jest cały czas wierny i służy Zedowi. Mega, mega, mega fajna rzecz. I tutaj widzimy również, co jest ciekawe. Tak ja na początku jak czytałem, myślałem, że, no wiem, to kilka razy przeczytać, bo nie docierało to do mnie, słuchajcie. Zobaczcie, na początku tego komiksu Kane wyglądał trochę inaczej. Teraz widać, że Rust trochę przejmuje nad nim kontrolę. To jest już jakby wpływ Rusta, no bo widzimy po kosie, nie? Natomiast to, co tutaj jest, to nie jest wpływ Rusta. To jest wpływ cieni, które mają wpływ na Kane'a. Natomiast Kane, jako bardzo silny wojownik, nawet powiedziałbym potężny wojownik, nie, jakby to powiedzieć, no nie ulega temu cały czas. Ma jakby cały czas trzeźwy umysł i cały czas, pomimo tego, że magia cieni ma wpływ na człowieka, pomimo tego, że Darkin ma jeszcze większy wpływ na człowieka, on jest cały czas wierny Zedowi. No mega fajna rzecz, mega, mega fajna rzecz. Dlaczego tutaj chodzi o cienie? Tutaj jakby słychać, albo inaczej, możemy domyśleć się, że tutaj ma duży wpływ magia cieni na niego. Zobaczcie, możecie się śmiać, ale zobaczcie tą czcionkę, nie? Później mistrz Kusho bierze łzy cienia, wypija je chyba całe i staje się czymś takim. I tutaj też jest taka czcionka, taka sama jak tutaj jest przy Kane. Mistrz Kusho, zobaczcie, no gościu, który był cały czas po prostu no takim ideałem, wypija i zaczyna walczyć z Zedem. I to jest teraz ciekawe, gdyby nie karcianka Legends of Runeterra, która bardzo mocno nam rozszerza
fabułę League of Legends, zobaczcie, czym stał się mistrz Kuszo. Coś takiego, taką formę mieliśmy już w karciance. Ona jest nazwana jako Shadow Fiend, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest, co jest bardzo ważne, to jest jednostka dość silna jak na swój koszt, która też ma cechę, która nazywa się Ephemeral chyba, jeżeli dobrze pamiętam z angielskiego. To jest jednostka, która jest w miarę silna, która w fabule wydaje się bardzo silna również, bo Z przy opisie tej karty mówi, że jest silna, natomiast która albo po ataku, albo po końcu rundy znika. Czyli pokazuje to, że jest to jednostka nietrwała. Też tam Z mówi właśnie przy tej jednostce, że ona, że tak wygląda ktoś, kto przedawkował jakby magię, znaczy może nie, ktoś, kto za dużo używał magii cieni, w ten sposób. I dokładnie tak samo wygląda tutaj Kuszo. Taka ciekawostka, takie połączenie historii League of Legends z karcianką. No i ja tutaj już się domyślałem, że Z prawdopodobnie wygra walkę z tym Kuszo. No tutaj mamy takie rozmowy, tutaj Kuszo nawiązuje troszeczkę do imion Zeda. Tutaj mamy Gavos, wcześniej mieliśmy jeszcze coś innego chyba. Usan chyba mieliśmy wcześniej jeszcze powiedziane. W każdym razie tutaj jakby no mamy tą walkę, aż tak dużo tej ciekawych rzeczy nie ma, znaczy są ciekawe rzeczy, natomiast nie aż tak ciekawe, tutaj już byśmy musieli wchodzić w straszne meandry Ligi Legend, ale nie wchodźmy w to, bo ja nie chcę też takich szczegółowych materiałów robić, bo jakby nie każdy interesuje się aż takimi szczegółami lore. Ja tutaj aż tak staram się w te szczegóły nie wchodzić, bo nie dla wszystkich będą one ciekawe. Natomiast tutaj, korzystając z magii cienia, zobaczcie, co pokazuje Kuszo Zedowi. Pokazuje Shena i mówi o tym, że zdradziłeś Zed swojego najlepszego przyjaciela, oszukałeś go, mówiąc mu, że zabiłeś jego ojca. Tutaj mamy Yenwai, to była babeczka, która wcześniej była pokazana już w komiksach i to była, jeżeli dobrze pamiętam, omówię to z pamięci, mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem, to była babeczka, która wcześniej była zabójana w Zedzie, ale później jakby ona chyba była nawet narzeczoną Shena, albo coś podobnego, albo była, tak, była już narzeczoną, musi spojrzeć, tak, jest tutaj napisane nawet, była już narzeczoną mojego syna, czyli Shena, prawda? I z tego co pamiętam, Zed poszedł chyba do tej babeczki, do Yenwai, w poszukiwaniu Shena. Albo no, albo Shen poszedł do niej, ale wydaje mi się, że to był Zed. Nieważne. I tutaj mamy kobietę, i tutaj natomiast, co jest ciekawe, znaczy, to jest chyba Yenwai, ale ty z nią nie poszedłeś, tak, bo tutaj mamy chmurkę do tego. Natomiast tutaj, to jest chyba matka Zeda. Nigdy o niej nie słyszeliśmy, nigdy o niej nie widzieliśmy wcześniej. Mamy tutaj ciekawostkę. Pamiętasz, gdy twoja matka w końcu znalazła cię w klasztorze, stała na schodach i błagała, abyś wrócił do domu, odmówiłeś nawet rozmowy z nią, pozwoliłeś, żeby została odciągnięta przez strażników. No to taka trochę pierdółka, taka ciekawostka. Mamy, to jest chyba pierwsze wspomnienie w ogóle w historii Ligi Legend, że matka Zeda w ogóle kiedykolwiek się o niego upomniała. Że w ogóle, znaczy wiedzieliśmy, że ona w historii Ligi Legend występuje, tak? Ale to jest jakby pierwsze pokazanie i napomnienie o niej w historii. Także taka mała ciekawostka, ale bardzo, bardzo fajna. No i teraz Zed tutaj mówi, że no sorry Kuszo, ale za dużo tej magii cienia wziąłeś. No bo jednak Zed całe życie jakby tą magię cienia praktykował. Kuszo widać nie do końca, mimo że on był mistrzem równowagi i mistrzem cieni był no chyba nie do końca. No i zobaczcie, on tutaj mówi, że być może zgubiłeś się w tej magii, gdy po nią sięgnąłeś, ale kiedy? Kilka miesięcy temu ja spędziłem całe życie opanowując tą ciemność. Tak pragnąłem tej siły, więc pozwoliłem ci się wykorzystać do realizacji twoich celów. To jest też ciekawe, że tak naprawdę niby Kuszo, jakby inaczej, niby Shen był trochę marionetką przez Zeda, niby Jin był, znaczy inaczej, niby Zed był marionetką Kuszo. Właśnie to odnośnie tych marionetek, to jest takie trochę, kurde, zawiłe. Niby Zed był marionetką Kuszo, tak? Niby, idąc dalej, Jin był marionetką Kuszo. Idąc dalej, Zed, Shen i Akali byli marionetkami Jina. Natomiast tak naprawdę wychodzi na to, że Kuszo był marionetką Zeda. Pragnąłem tej siły, więc pozwoliłem ci się wykorzystać do realizacji swoich celów. Kurde, mega ciekawe. No i no niestety w końcu jednak no Zed zabija tego w końcu mistrza Kuszo, czyli ojca Shena. Kurde, no. Więc myślałem przez chwilę, jak pierwszy raz czytałem, że może kurde, rzeczywiście, no Kuszo będzie on w takiej formie. Wyobrażacie sobie taką postać w Lidze Legend? Kurde, no to by było mega super, ale niestety no... Ja przez chwilę się podjarałem, ale no, Zed
zabija tego mistrza Kusho. To jest fajny cytat. A ponieważ nic nie jest w pełni dobre ani złe, to mi się wydaje, jest trochę teraz taka polityka Riot Games odnośnie fabuły i ja bym jakby ten cytat sobie w głowie gdzieś umieścił. No bo, kurczę, tak się dzieje, że na przykład Demacia, która była niby taka fajna, no pokazali, że jest tam ciemna strona, tak? Z kolei Noxus odwrotnie, teraz Ionia, przy wyjściu seta, co się okazało, teraz przy tych komiksach, nie? Fajnie Riot to robi, naprawdę robi to bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mamy generalnie wyjaśnione, dlaczego Kane nie zdradził Zeda, a mógł to zrobić. Co jest ciekawe, tutaj Kane ma inną kosę. To nie jest raz. Ciekawe, ponieważ wydawać by się mogło, że Kane, który no, ma styczność z magią cieni i ma styczność z Rastem, no zostanie, że tak powiem, no wiecie, zmieni się bardzo mocno. Natomiast tutaj, no kurczę, nie. W każdym razie, tutaj teraz przez to, co zrobił Zed z Kane'em, ściga ich część Zakonu Cienia, co jest ciekawe. Tutaj w ogóle chyba taki można powiedzieć, że to jest rozłam Zakonu Cienia, bo część, która teraz będzie pewnie gonić i chciała zwalczać Zeda i Kane'a, natomiast część, która no, była im lojalna. Mega ciekawe. Mega ciekawe. Natomiast tutaj jeszcze, tak naprawdę można w skrócie powiedzieć, że pół Ioni, jak nie więcej, teraz będzie ścigać Zeda i Kane'a. Natomiast dlaczego Kane nie zdradził Zeda? Pamiętamy z historii League of Legends, że Kane był noksjańskim żołnierzem, w sumie chłopcem był bardziej, którego Zed odnalazł na polu bitwy i zauważył w nim potencjał. No i tutaj teraz tak, no Kane jakby, no wiadomo, on był wykorzystany przez Noxus od razu, że zapędzony do walki, natomiast Zed uratował go, wyszkolił, dał mu cel, dał mu nadzieję, dał mu sens życia tak naprawdę. I tutaj Kane mówi, czy ty zdradziłbyś człowieka, który tyle by dla ciebie zrobił? Także no, ten fragment daje do myślenia. No i tutaj mamy bardzo fajne zakończenie, że oni tutaj jako dwóch lojalnych mistrz i uczeń odchodzą w stronę zachodzącego słońca, tak? Tutaj ja bym nie wysuwał jakichś wniosków, że wiecie, że Zed z Shenem mają jakieś takie nikopodobne ciągoty, że tak powiem. No nie wiem, jest to bardzo fajne, słuchajcie. Co jest najlepsze w tym komiksie? Shen nadal nie wie, że co się stało. To jest najważniejsze. Znaczy, to jest jedna z ważniejszych rzeczy w tym komiksie, moim zdaniem. Także, moi drodzy, moim zdaniem, ja myślę, że tutaj nie, w żaden sposób nie przegnę w jedną albo drugą stronę, nie powiem za dużo. Moim zdaniem, ten komiks, ta szósta część, jest najlepszą częścią, jaką zrobił dotychczas Riot Games. Propsuję ode mnie, mam nadzieję, że podobało wam się omówienie. I tyle. Dziękuję, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.